koszuleczką Dziska Maciek z Quality Hard Rock. Dzisiaj mamy tutaj, proszę pokazać koszuleczkę. Bloody Mess! Oczywiście, przedstawcie się po kolei. Kuba, jestem tutaj tylko na zastępstwa. A co robisz w tym zespole? Gram w basy. Iga, perkusistka, kobiety do garów. Aleksander, wokal. Janusz, gitara. Też wokal. I wokal, tak. Dobrze, tak więc po kolei. Tutaj, prawda, nowy nabytek. Jak się sprawdza nowy nabytek? Wypowiedzcie się. O oh, wow, nabytek sprawdza się doskonale. Nie, autentycznie, rozmawiałem z ludźmi i po prostu cię uwielbiają. Zresztą nawet miałeś uścisk ręki od... Prezesa? Prezesa fanów. Tak, tak, ale nie, faktycznie naprawdę... A to była osoba właśnie z klanu, że tak powiem. Tak, tak, ale faktycznie jest bardzo, bardzo ładnie. I który to koncert dopiero? Trzeci? Trzeci. Z tego co pamiętam, nasz wspólny trzeci. Tak, tak, jest dokładnie. Na trzeci już cały secik pięknie wysięgamy. Tak, 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 jak najbardziej. Tak, mamy co prawda w zanadrzu jeszcze trzy utwory, które pojawią się już za tydzień. Tak, tak. Za tydzień, kiedy to nagrywamy, bo to pewnie pojawi się za miesiąc, bo jestem... 25.08 w Potoku. Już to graliśmy. Czekaj, co? Tak! Jeśli pojawi się za miesiąc, no to... Tak. To był zarąbisty koncert! Szkoda, że was tam nie było. No, a propos, bo na pewno ile gracie z płytki? Waszej ostatniej. W tej chwili to była cała płyta. Cała płyta plus jedna rzecz, która się nie znalazła na płycie, ponieważ to jest cover Ace of Spades. No tak, Space of Aids nawet. Widzę, że umiesz memy. Jak najbardziej. Chwali się. No. Tak. Jak ogółem płytka została odebrana przez ludziów, przez media, przez serwisy i tak dalej? Ja. Dobrze. Nie. Znajomi uwielbiają. Mi też się podoba. Dzięki znajomym. No ja się nie znam, to się wypowiem. To mi się wydaje, że to jest w trakcie jakby cały czas... Napływania i rozszerzania zasięgu. Jest trudno powiedzieć na ten moment. Tak na 100%, nie? Mnie się wydaje, że to dopiero się zaczyna, że mimo tego, że chłopcy są niecierpliwi, ja trochę mniej, bo jakby jestem tutaj najmłodsza, w sensie starzem, to jednak mam wrażenie, że to dopiero się zaczyna i ta płyta jeszcze jakby swój zasięg powiększy zdecydowanie, nie? No. Tak, tak. Także na razie jest chyba okej, ale pewnie będzie lepiej, ja tak wiem. Przy drugiej na pewno będzie dalej. No tak, a gdzie ją można dorwać i gdzie jej można posłuchać? W chwili obecnej można ją na pewno znaleźć na Spotify'u. Usilnie i ustawicznie pracujemy my gremialnie nad tym, żeby znalazła się w całości w postaci lyric video na YouTubie. Na razie jest tam bodajże 3 utwory można znaleźć na YouTubie. Na Spotify'u jest cała płyta. Oczywiście na innych portalach streamingowych. Czy Deezer i tak dalej. Tak, oczywiście jak najbardziej. Nawet jesteśmy w Google Play i tego typu rzeczy. No to hurtem poleciało. Ale jeśli chodzi o zakup tak zwanego hardcopy, to tylko od nas. Tak, czyli piszcie do nich. Dokładnie. Mamy stronę, jesteśmy Bloody Mess, więc tam to na Facebooku Bloody Mess jest właśnie. Nie wiem, jedno, z tego co pamiętam, więc można dostać. Może więcej. Może więcej, tak. Na pewno jak mieszkacie w Polsce, to wyszukiwarka. Na świecie przede wszystkim. Trzeba na świecie mieszkać, żeby płytę dostać, tak? Tak, tak, dokładnie. Dobrze, a kolejna płytka, jak nie mamy, się szykuje powoli. Bo materiału trochę jest. Tak, mamy póki co 3 utwory gotowe, są też jest parę bonusów. Jeszcze kolejnych, póki co planujemy do końca roku może nagrać jakąś kolejną epkę, może ze 4-5 utworów, żeby pójść na całość. Tak, kopnąć i... Tak, nie, faktycznie, tak, żeby tam trochę kula śniegowa, tak? Dalej się toczyła. Trochę krwi utoczyć jeszcze i... żeby popłynęło. Tak. Tak, ale nie razem z wiatrem się materiał jest, poza tym mamy właśnie pomysł na to, żeby faktycznie sprawdza się ten pomysł na to, żeby wchodzić do studia. Ponieważ tak naprawdę nagranie całej płyty za jednym zamachem to jest, no umówmy się jeszcze na nasze możliwości, to jest spory wydatek. I podzielanie tego na przykład na pół,
Jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie, że faktycznie my jesteśmy strasznie zajarani do tego, żeby ten materiał jak najszybciej ujrzał światło dzienne, więc po prostu mamy w tej chwili parcie na to, żeby już to, co faktycznie siedzi, to, co już zostało ułożone, żeby jak najszybciej znalazło się na jakimś krążku i żebyśmy nie tylko my musieli tego jakby słuchać na próbach i ewentualnie szczęśliwcy na koncertach, tylko żeby... Tak, ponieważ w ten sam sposób zrobiliśmy z pierwszą płytą, że nagraliśmy epkę czteroutworową i później, parę miesięcy później, dograliśmy kolejnych 6 utworów i z tego i zawarliśmy całą epkę na płytę jako nośnik fizyczny. Mhm. A wracając właśnie jeszcze do płyty. Po kolei, dla każdego z was, ulubiony utwór jeden. Do grania i do słuchania. W sensie nasz, tak? No tak, z płyty. Event Sevenfold, nie, to się nie liczy. Realization. A nie mamy tego na płycie? To ja ten, najbardziej mi się podobał Last Lima, ale jak zaczęłam sobie przerabiać te utwory pod siebie, to najwięcej wyżywki ma w Dear Son i to chyba jest mój ulubiony na ten moment. Ja jako taki gość inny? Ja jako taki gość powiem się, że moim ulubionym utworem jest Kron. Jesteś chyba jedyny na świecie. Naprawdę? Klasyka. Nie, nie klasyka. Ale to dobrze. Nie, ale to, mi się naprawdę bardzo podoba ten kawałek. No to... Jak każdemu będzie się podobał jeden i inny, to będzie ekstra. Bo tak. Ja no, żeby powiedz, ja to ja sobie wybiorę jakiś. To ja lubię... Jak ja. Nie no, tak zupełnie serio. Możemy zrobić na 3-4 i zobaczymy, czy powiemy. Okej, 3-4. I mamy czas. Tak myślałem. Bracie! Z jednej gliny ulepieni. Brother from another mother. Mother. Tak, więc. Tak, no faktycznie. Chociaż w tej chwili, szczerze mówiąc, moim zdaniem Waze będzie pretendował. Tak, nie ma go na ale to nie jest na płycie, to na nowszej płycie będzie... To z drugiej płyty ulubiony kawałek. Tak, jeszcze nie wyszła, ale jest ulubiony. Ale już jest. Tak, ale tak, graliście na koncercie Motorheadów w wersji polskiej. Si. Wasze słowa? Tłumaczyłem. Tak, ja tutaj własnymi rękoma. Na żywo tłumaczyłeś. Nie. W locie. Leciał tutaj na koncert i tłumaczył. Tak. Nie no, to już nasz endy koncert i endy... Chyba faktycznie, czy Ace of Spades był już na pierwszym koncercie. Tak. Czyli to już jest, nie wiem, który odtworzenie. Tak, więc nie, faktycznie, niestety przemyślałem te słowa, które się tam znalazły. To bardzo dobrze, gratuluję. No, dziękuję. A oprócz Motorheadów, jakieś największe inspiracje, wzory, bo bądź co bądź heavy metal to rozległa dziedzina, więc na pewno parę zespołów ciekawych się znajdzie. Tool... Dillinger, The Dillinger Escape Plan, Leprus, Och Jezus Maria. Och Jezus Maria też jest New metalowe zespoły, na pewno takie rzeczy jak Linkin Park, Drowning Pool, Nothing More, bardzo fajny zespół. Black Peaks, tak, to prawda. Black Peaks też bardzo, bardzo fajny zespół. Polecam, z Wielkiej Brytanii są. Bardzo, bardzo. Ogólnie ja jestem zwolennikiem progresywnego grania i skomplikowanych z takich. No już Iga zaraz się wypowiesz, no. Nie. Dobrze, dajesz Iga, kontrastuj. No, oczywiście, że tak, ja jestem tutaj w opozycji, dlatego że ja słuchałam dużo, w ogóle nie słucham metalu praktycznie, tylko rzeczy takich totalnie wymieszanych, rzeczy groove'owych, systemowy down, czyli wszystko co jest szybko, wolno. W ogóle ja się wywodzę z grunge'owo-punkowych rzeczy, więc i lubię bardzo szybko, i lubię z takim eklektyzmem grunge'owym. I właśnie dlatego... Mądre słowa eklektyzm. Tak. I prokrastynacja. Tak, powiedziałam to. Prokrastynacja jest nawet lepsza. Także wiele, wiele rzeczy, tak naprawdę każdy tu jest chyba z innej bajki. W jakimś procencie do siebie zbliżone lub oddalone, jak słyszę rok progresywny czy progresywne klimaty, to mam dreszcze, że fuj, ale może właśnie dzięki temu będzie ciekawie, jak się to wszystko połączy. Dobrze, macie Motorheada w secie, a jakbyście mieli jeszcze wybrać jeden kawałek, jakiś cover do zagrania, po kolei. Co o Jezu, ile tego było po drodze, naprawdę. A taki jeden najulubieńszy kawałek, który no must have w secie, gdyby można było. Wiesz co, ja myślę, że to zależy od pomysłu, bo my nie chcieliśmy nigdy grać po prostu, że zagrajmy cover po prostu jeden do jednego. To na przykład już byśmy, myślę, że prędzej, albo tak jak zrobiliśmy z tekstem, że zróbmy to po polsku, spoko, zobaczymy co z tego wyjdzie. Żeby dać albo element od siebie. Czyli albo właśnie, albo tekstowo, albo muzycznie, czyli to jakoś przerobić, czyli pobawić się jakoś utworem, aranżacją, więc myślę, że w ten sposób. A tak może być jakikolwiek.
Prawie cię widać. Aloha. Nie, ja każdą z głowy nie przypomnę. Dziękujemy. Doskonały, doskonały fotobomb. Yes, yes. Thank you. Szacunek. Więc jak wpadniemy na jakiś pomysł, na pewno ci powiemy. Dobrze, to wtedy dogramy tę scenkę i... Poza tym faktycznie to też jest może kwestia tego, że faktycznie mamy... jesteśmy z różnych źródeł muzycznych. Trafienie na jedną rzecz, która... podejdzie wszystkim od tak... No tak, to trochę zajmie. To trochę zajmie. Musimy przesiać jakieś pierdyliard zespołu. Si. Tak. Właśnie, tutaj... Pan był na koncercie gościem. Jak się sprawdził, bo jesteśmy już po koncercie. Jak się sprawdził na tym basie? Jak pośmigał? Ale takie z mojego punktu widzenia? Z twojego i z reszty. Otóż z mojego punktu widzenia... Jak się grało? Grało się wyśmienicie, natomiast kilka momentów troszeczkę zepsułem. Więcej grzechów nie pamiętasz? To znaczy nie. Znaczy inaczej. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że po prostu mogłeś z nami zagrać, naprawdę. To jest najważniejsze. Wszystkie lapsusy happens, czas robi swoje i faktycznie, ale tak poza tym, naprawdę, to że jest. Umówmy się, że nie gramy trzy akordy garcie mordy. Tak. Są to bardzo banalne rzeczy. Tak. Także wielkie dzięki, po prostu. Wiecie. Chęci się liczą. Tak, wszyscy naraz. Tak, dokładnie. Nie zagralibyśmy koncertu, więc no kurczę, blady, pięknie. No, cieszę się, że mogłem pomóc. No, a propos koncertów. Wiem, że teraz pewnie to wyjdzie za jakieś 2 tygodnie czy miesiąc, ale powiedzcie, jakie macie plany. Czyli tak, zagraliśmy koncert 25 sierpnia. Tak jest, po tobie. Tak, było bardzo fajnie. Zagraliśmy też koncert... Czekaj, miesiąc, czyli będzie który września? No, no to w sumie... Okej, czyli tak, czyli być może zagraliśmy, albo jesteśmy w trakcie koncertu w Olsztynie. Mhm. We wrześniu na początku jakoś, nie pamiętam, Iga, pomóż. 14, 15. Piątek września. Na pewno w końcu to jedno 15. czy dwupa. To się okaże. Zapewne teraz już wiemy, gdy gramy ten koncert, to wiemy. Natomiast... Wiecie, że gracie. Tak. Liczymy się jak powrócić do przyszłości. Później co? Gramy w Zielonce pod Warszawą na imprezie, która nazywa się Rock Live. Znam tę imprezę. Bo... I tu jest październik. Tak, październik. Tutaj, już jesteśmy jest możliwość, że już się dostaniecie na ten koncert, więc zapraszamy. Tak, zapewne gramy to może jutro nawet. W listopadzie gramy z Normalsami. Tak. Tak, złapaliśmy support. Z Normikami. Tak, dokładnie, złapaliśmy support w Potoku. Świetna kapela Normalsi, polecam. Tak. What he said. That's what he said. Tak, w ogóle zapraszamy do Potoku, jak najbardziej, tak. A co więcej, to się okaże. To się bardzo okaże. Śledźcie nas. Tak, to... właśnie. Ale to jeszcze zaraz, bo takie ostatnie pytanko, troszkę może z czapy. O. Tylko, że czapy zostawiłem tam, ale nieważne. W każdym razie, gdybyście byli dinozaurami, to czy byście byli mięsożercami, czy roślinożercami i dlaczego? Gdybyśmy byli. Ja bym była dinozaurem roślinożernym, dlatego że jestem... Pierwszy roślinożerca tutaj w serii. Tak, uwaga. Ale to nie dlatego, że jestem jestem roślinożerna, ale jestem zarówno mięsożerna i po prostu marzę o tym, żeby nie jeść mięsa, ale mój organizm jest absolutnie nieprzystosowany do niejedzenia mięsa. Byłabyś jedynym dinozaurem bezglutenowym. I wyobrażam sobie siebie jako... nie Tyrannosaurus Rex, jako... Jako ten duży, z długą szyją, jak on się nazywa? Diplodok? Diplodok, nie wiem, albo diplodok. Albo żyrafa. Taki klasyk z Parku Jurajskiego, taki powolny. I robił tak Stegozaur chyba miał takie te... A nie, masz rację, to było z pleców takie. A tam taki duży to był jakiś diplodok albo coś takiego. Jakiś właśnie i nim mogłabym być. Dlatego, że one były takie wrażliwe dusze i podobało mi się to. Jadły rośliny, a były duże. I co? I można być. Jest się roślinę, będziecie duży. No, i tak bym się spełniała jako dinozaur, jako właśnie tam. I tak bym spoglądała sobie tak widoki bym miała duże, bo miał długą szyję i się go usadła. To tyle o mnie. Dobrze, proszę dalej. Kuba. Ja. No to jest dosyć ciekawe pytanie. Ogólnie rzecz biorąc. No! Ale wydaje mi się, że byłbym raczej mięsożercą. Tak, z takich rzeczy lubię takie, więc myślę, że nic by tutaj nie zmieniało. Proszę bardzo.
Janusz? Ja? Dobrze. Janusz? Nie wiem, byłbym na pewno pterodaktylem. On pewnie był mięsożerny. Latałby. Więc byłbym nim, ponieważ on sobie tam latał, fruwał, a ja lubię latać. I nie predatorem. No to fajne. Czekaj. Połączeniem. Pterodaktyl. Czekaj. Pterodaktyl. Dobrze, tak. Wow. Ja bym daktyle, tak. Aleks, dawaj. Już przestaję słyszeć. Dobrze, ja chciałem powiedzieć coś mądrego, że tylu było, że byłbym omnivorem albo coś takiego. Czym? Omnivorus, czyli ten, co. Jak niedźwiedzie. Zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Tak, ale nie, inaczej, na pewno nie mógłbym. Wszystko żerny, możesz. Nie wiesz. Oj, tam. Dawać. Na pewno wyższego. Nie mógłbym być niczym dużym, ponieważ mam ADHD. Więc musiałbym być czymś małym. A na przykład owianco. Jak on się nazywały? Takie. Raptory? Tak. O, tak. Tak. Velociraptor. Znaczy tak, ono ponoć się nazywało. Coś tam jest mitem, bla bla bla, ale tak. No. Czyli jakby. Tak. Nie mamy puentę, bo mamy puentę. Mamy puentę, żebyście się tutaj polecili wszystkim. Gdzie was szukać, jak was szukać, dlaczego was szukać i tak dalej. www.bloodymess.com.pl. Tak, to jest raz. Poza tym Bloody Mess na Facebooku i Bloody Mess plus tytuł jakiegoś utworu. Szukajcie płyty, która się nazywa Broken Things. Można ją znaleźć na YouTubie, Spotify. Boże. Instagrama mamy. Jezus Maria, czy Google już nas wyszukuje? Nie wiem, sprawdźcie to sami. Sprawdźcie to. A tymczasem żegnamy się jak familiadzie. Yo.